Dziś, w środę, mamy dużą szansę na snapshot dla Minecrafta 1.20.2. Backtracker to miejsce, gdzie jeszcze przed wydaniem snapshota widzimy czasem kilka dni, czy nawet czasem kilka tygodni wcześniej, jakie błędy zostaną w nim naprawione. Aktywność w postaci nowych poprawionych błędów oznacza, że twórcy pracują nad snapshotem. Aktualnie najstarszy błąd pochodzi z 8 czerwca, czyli sprzed 2 tygodni. Na obecną chwilę mamy chyba rekordowe 58 błędów. Od dawna śledzę Backtrackera i pierwszy raz widzę, żeby pojawiła się kolejna strona z błędami. Twórcy, przypomnę, mają w planach wydawanie wiele wersji poprawkowych rocznie z nową zawartością i ulepszeniami, gdy tylko te będą gotowe do wydania. Rzeczy dodane w 1.20 wyglądają na dobry fundament, który można ulepszyć i miejmy nadzieję, że już dzisiaj dostaniemy super rzeczy, jak chociażby wzory na narzędzia czy wiszące tabliczki z przedmiotami. Chciałbyś takie w grze? Daj mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę, no i subskrybuj, by być na bieżąco. Oto lista ostatnich 10 nowych widzów.